Masz coś na głosowym powiedzieć? Halos? Okej, czy ja cię nie słyszę dalej? Siemka. No wbijajcie to ten, to może nagrać, nie ma problemu. Jeśli ktoś ma jej znajomych. Sorki Paweł, ale z rana to ja jeszcze byłem w górach. Dopiero gdzieś koło 18 wróciłem do domu. Hejka Krajsu. Mimi mama, bo w soboty gram Fortnite'a. I to będę grał w Overwatcha. Siema Undertale. Cześć Walaski. Powiększę sobie trochę czat, bo nie widzę wielu wiadomości. Myślę, że teraz będzie troszkę lepiej. Jeszcze go przesunę sobie. Dobra, powinno być lepiej. Jeszcze nie wiem, czy będzie jakiś live w poniedziałek. Chcę się skupić na robieniu filmów, tak jak powiedziałem. Ale zobaczymy. Ksigu, niestety cię nie słyszę. Siema, Wiktor. Pewnie ci pamiętam, Tomik. Mi i mama, ja dość kiepsko w to gram, więc nie obiecuję. Dalej ja was nie słyszę, to jest straszny problem. Nie widzę rozwiązania na to. Dobra. Spoko banan. To przyjmuję. To wyślij do mnie zaproszenie, Eliasz, i będziemy razem grali. Kurde, chłopaki, nie wiem, czy was nie słyszę. Nie, nie słyszę was. Nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś ma rozwiązanie tego problemu, przeinstalowanie gry nie pomaga, jeśli ktoś o to pyta. Mam jasność wziąć na maksa. Siega Graczek, cześć Kolosan. Tomik, jutro będę grał w Overwatcha. Więc zapraszam. Spoko Reaper, trochę się nałaziłem po górach. Ale ogólnie było spoko. Weź na Śnieżkę, okupiłem strasznym bólem nóg. No daję przywrócić, ale nic się nie dzieje. Czat głosowy, włączony mam. Teraz jest wyłączony, a teraz jest włączony. Przywracanie działa. O! Dzięki Bando, dzięki wielkie. A w grach było całkiem fajnie, trochę się nałaziłem. Tam byłem w szkolskiej porębie, czyli tam w Karkonoszach. Ale ten. Ale myślę, że było naprawdę fajnie, bo widoki niesamowite. No i dobrze było trochę odpocząć od mikrofonu, od komputera. Bo nie brałem z sobą też laptopa, więc naprawdę taki wypoczynek się bardzo przydał. Ale też już trochę tęskniłem za powrotem do grania. Fafik, z takimi tekstami to niestety, ale raczej dostaniesz bana bardzo szybko. Więc prosiłbym cię, żebyś się lekko opanował.
Podniosłem głośność gry. Okej, Walaski, zaraz zajrzę do tej szafki. English wydałem sporo kasy na komputer, więc teraz wszystko daję na maksa. Okej. To mi staram się skakać na razie. W sumie tej nowej mapy jeszcze nie znam. Dobra. Kurde, powiem wam, że tydzień mnie by nie było przy komputerze i naprawdę odwykłem nawet od trzymania myszki, więc to będzie straszna porażka. O kurde, fajnie to wygląda, te dziury po meteorytach. Co się zaczęło? Co, tu nie było broni? Czemu on tak długo umiera? Przecież jak ubije kilofem. Dobra, było warto. W sumie jestem ciekaw, komu z was się podobało bądź jak, ale wydaje mi się, że było całkiem dobrze przyjęte. O, dzień dobry. Co robi ten granat? Nie, ja nic nie wiem. Było trochę narzekań, że nie zrobiłem porównania do Vi, ale też nie wszystko dało się dać. Co to był za strzał? Ale zlamiłem. To była jakaś pułapka? Nie zauważyłem tej osoby, która we mnie strzeliła. Okej. Dobra. To zrobię miejsce, ponieważ tych osób tam czeka. Tak, całkiem spoko było, jest ten skin z T-Rexem. No spoko, Hieronim, nie ma problemu. A.
co to jest? Okej. Czemu to jest wyższe? Nie wiem, co para pa pa pam. A, okej, rozumiem, Reaper. Całkiem spoko opcje nawet. Dobra. Denerwuje mnie to, że nie słyszę innych graczy w tej grze. To jest takie bezsensowne. Nie wiem, co mam zrobić, żeby to naprawić. Będę się przesunąć lekko czat, bo mi zasłania życie innych graczy z drużyny. No nie, zabijałem się z moimi kolegami. No już całą drużynę straciłem, ale fajnie. Dobra, już weźmy zabij. Ale dobra, przynajmniej wykorzystam okazję, że czas przesunąć. No tak się nie. Czy ktoś miał taki błąd jak ja, że nie słyszę po prostu ludzi na czacie? I wie, jak to naprawić? Bo macie się z tym straszliwie. Takie mam ustawienia. Ja zrobię po prostu miejsce w swojej ekipie, więc... Wyciągnę wszystkie USB. English, pamiętam cię. Pewnie, że cię pamiętam. No ja wiem, Ksigu, że wy mnie słyszycie, nie? Ale ja pod USB mam podpiętą tylko myszkę i głośni, i mikrofon, więc cokolwiek z tego wyjmę, to będzie problem. Jeśli dam komuś bana, no to ta osoba na jakiś czas znika z czatu albo na zawsze, to w zależności od tego, jakiego dostanie, tak? Bandit, tutaj będę grał wyrucza, więc zapraszam.
Walaski, wszystko mam wyjęte, mam podpięty tylko mikrofon i myszkę, więc no nie bardzo mogę coś z tego wyjąć. Nie mam PlayStation 4, mam tylko Xbox One. Dobra, to już nie będę lądował. Ajajaj. Trochę za mało zdecydowanie to zrobiłem. O, brawo Proxu. Pokazuję. Tutaj jeszcze może już zmienię na mikrofon. Ale nie wiem, czy to coś daje, czy nie. To jest urządzenie tak wejściowe. Ale nieważne co ustawię, to nic się nie zmienia. Dawanie przywrócenia tych bazowych też nic nie daje. Hejka, Mercy. Hieronio, jutro będę grał w Overwatcha, więc zapraszam serdecznie. A będzie? Nie wiem, czy takie coś będzie, Proxu. Nigdy o tym nie słyszałem. Ale też nie jest to jakoś mocno w tej grze, więc... Ja też nie wiem. Czytałem też w internecie. English wolę w Overwatcha od Fortnite'a. Może dlatego, że mam za słabego skilla, żeby grać w Fortnite'a po prostu. Ale w Fortnite mi się podoba grafika, ten styl graficzny. No, bo Overwatch jest bardzo podobny. No, to jest 400 punktów więcej Walaski, więc naprawdę nieźle. Skippy, ja dopiero wróciłem z urlopu dzisiaj. O 17 przyjechałem, a nie było mi przez tydzień. Będę grał ranked jutro. Placementy. Chyba, zobaczę, jak będę miał siłę. Jak nie, to po prostu pogram w stronie gier. Jak będę miał siłę jutro, to będziemy grali rankedy, a jak nie, to będę grał w salonie gier. No tak jak mówię, na początku byłem w Karkonoszach przez tydzień. Byłem na tych wodospadach Kamieńczyka i tym drugim piętach się nazywa. Byłem na Śnieżce. No, trochę się nachodziłem, nogi mi odpadają. Ale myślę, że było warto. Zawsze trochę ruchu. Chociaż zauważyłem, że człowiekowi, który jest na diecie, naprawdę ciężko przeżyć, kiedy trzeba stołować w restauracjach. Musiałem wszędzie chodzić, czytać menu i dopiero mogłem gdzieś wejść. O, spoko, spoko Martyna. Dobra, spróbuję coś ugrać, tym razem nie umrzeć jak debil. Śnieżka to jest najwyższy szczyt w Polsce, Reaper. Źle się rozstawiamy. Może coś już jest.
są te strzały? Cześć, chłopaki. Słyszałem o tym. O, dzięki. Nie zauważyłem tej miksturki, sorry. Weźcie ją, zbierzcie, bo jej nie podniosłem. Skipi, nie sądzę, nie jestem zbyt dobry. Jeśli chłopaki tego nie wykerują, to ja nie mam szans osobiście. No nie zauważyłem, sorry no. Dobra, idziemy. Mam trochę mało surowców, szczerze powiedziawszy. Spadałem to na dół, czy co? Dobra. Się stało, a teraz wyżej skaczę, tak? No dobra, zdaję. Chwilowo nie czytam czatu, bo chciałbym przecież raz nie umrzeć na dzień dobry, więc zaraz poczytam zaległe wiadomości. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Całkiem fajne jest skakanie takie wyższe. No, już się skończyło, dobra. No oczywiście ja dostałem. Czy granatem da się zabić kolegę z drużyny? Bo nie jestem pewien. O, dzięki za podka. Za szóstkę go wezmę. Yeah.
Strzelbę mam. Jeden pocisk, super. Dobra, nic ciekawego. Ta szóstka sobie zawiec jak nie ma. A, nie ma sensu, dobra. O, duża apteczka, to mi się przyda. W sumie bandaże też spoko. Bandażami tylko do 75 da się podnieść, nie? Skrzynka jest zużyta. A spoko mini mama, dzięki za poradę. Grzesiek, będzie Overwatch jutro, więc zapraszam serdecznie. Jutro raczej nie będę grał rankedów, bo miałem tydzień przerwy, więc na rozgrzewkę sobie pogram w salonie gier. Ale zapraszam, to będę grał z widzami, tak żeby było jakieś wyrównanie. Prosto ty? Wysłałeś mi zaproszenie? Ale te są już jakoś lepiej poszły niż ostatnio, przynajmniej kogoś zabiliśmy. O, Bartek, tu dajesz, napisz. Sorry, Sigu, ale z tą już grałem. Dobra, spróbujmy tak. Bartek, to możesz mi napisać na Facebooku, albo na YouTubie, albo na tym, albo na Discordzie. Sobie przeczytam potem. Kgamer, też, oczywiście, że zrobię. W przyszłym tygodniu będą, podejrzewam. Tak, tak, w przyszłym tygodniu na pewno będą grać z widzami. Znaczy, wierzę w was, że się uda, bo jak nagle odejdzie was 5000, no to nie będzie, tak, ale... Ale myślę, że w przyszłym tygodniu zorganizujemy takie większe gry z widzami, 4 godziny, customowe gierki i myślę, że będzie fajnie. Oczywiście wszystkich zapraszam. Dzięki, Bartek. Naprawdę dzięki wielkie. Ale jutro jak będę grał w salonie gier, to też zapraszam. Tam co do meczek będę zmieniał towarzyszy po prostu. Może tam, nie wiem, zagramy sobie. Znaczy, jakie, nie wiem, jakie są tryby teraz, zobaczymy. Ale coś tam pogramy. Tak, będę tu grał w Overwatch i gry z widzami też będą w Overwatch. English, zdziwiłbyś się, ale codziennie dostaję przynajmniej 3-4 unsuby, więc... Zwłaszcza jak robię jakieś bądź jak, które się nie spodoba, to... Potrafię dostać w ciągu jednego dnia 20-30 unsubów. Fixi, nie jestem zawodowym graczem, więc nie wiem, co miałbym ci poradzić. Jestem w goldzie, więc... No nie jestem w stanie doradzić komuś, kto chce być zawodowym graczem po prostu. Bardzo mi przykro, Fixi.
O rety. To już będzie duża jatka. Spróbuję w tym domku coś zdobyć. Seria amunicja. Ostatnio cię broni nie ma? Kurde. No jestem martwy, kurde. Dobra. Chyba tak zrobię, Stigu, ale jeszcze zobaczę, co Bartek mi napisze. Tak, z bandaży. Nie no, myślałem, że gdzieś tam jakaś broń będzie leżała. Pamersi. No, to był naprawdę unlucky. Jest jeszcze jedno wolne miejsce, jak ktoś chce wbić, więc zapraszam. To najpierw wejść do jakiejś wysokiej rangi, zanim będziesz myślał o profesjonalnej drużynie. Tak, English, jeśli ktoś ma znak Xboxa, znaczy, że gra na Xboxie. Dobra, nikogo nie ma, to Proxa zaprosimy może. Tak, Reaper, z bandaży go rozwalę. Turu, przecież Fortnite jest darmowy, więc czemu go nie pobierzesz? Dobra, widzę, że nie ma chęci, to lecimy tak. A, internet. Przykro mi. A, wysłałeś mi zaproszenie, tak? Dobra. A, to nie to. To nie to. Zaproszenie do znajomych. Odpowiedź, dobra. Sorki. Tak, bandaże Eliasza. Może nauczyć się tam strzelać, jak będzie się chował po bagnach, to co mam zrobić? No kurde, my jesteśmy blisko. Bastiony Eliasza. No w sumie to by było fajne.
Nie, jednak podłogę zabrałem. Ja idę do piwnicy. Ten granat co robi? O, ciekawe. Kurde. A, to mój, dobra. Już się znerwowałem. Czy na przypadki nie zajmę teraz od tyłu? Na górze po lewej są, budują jakąś konstrukcję i skaczą po głównej ulicy. Ajajaj, kopałem się. Co ten granat robi? Może ktoś powiedzieć? A, okej, okay, już widzę. Super. O, ale fajnie. No nie, Janusz, nie. O, to coś jest. Co to jest? O, spoko. Ej, za bardzo się chyba porozdzielaliśmy wszyscy, tak mi się wydaje. Ej, no każdy jest gdzie indziej. Nie, to chyba mi Summer sobie poszedł gdzie indziej, a pozostali poumierali. Fajnie. No, jest w ogóle totalnie daleko.
smutno jest być w drużynowym całkowicie samemu. Mam włączone, mam włączone. Serio, przecież miałem go na muszce, zaliczyło mi trafienie w bramę. Boże, jak ja bardzo nie umiem w to grać. Tak, XSplit, dalej. English. Jak coś nowego się pojawi, jakaś drużyna, która będzie mnie interesowała, to zmienię swoją ulubioną drużynę, ale na razie to oni. Ale bez słuchawek nie da się robić live'a, bo... Będziecie mnie cały czas słyszeli po prostu. Najgorsze jest to, że nie mam przyczynek tych skilli do budowania wszystkich. Nawet nie znam podstawowych konstrukcji. To on tak się rozstrzela jak wariat jakiś. Okej, to ktoś... A, super. Dobra, to było żałosne. No, w sumie niepotrzebnie cię wyrzucałem, ale dobra. Siema, Oskar. No, jeśli wyślij mi zaproszenie do znajomych, przyjmę cię i będziemy sobie razem grali wtedy. Ja tam specjalnie latam, żeby sobie... Spróbować jakąś sobie pracę w walce. Nie chcę chować się przez cały mecz po prostu. No to musisz dołączyć dyki po prostu i tyle. Turu, to jest moje zdjęcie z Pyrkonu
2013 chyba. Na którym miałem taki strój post-apo, po prostu zrobiłem sobie. I tam było takie miejsce, gdzie można było sobie robić zdjęcia, właśnie mając, biorąc ten miecz. I no, pozując na tym plakacie ze smokiem. Taka jest historia po prostu. Nie wiem, czy 2006. Nie, to było chyba 2015 albo 2014. Coś takiego. Macina, wiem, ale ćwiczę sobie po prostu celność, bo i tak mam z nią kiepską. Wyglądam na tym daszku sobie. Chociaż nie wiem, czy to dowie, że to dobre miejsce, bo jest pułapką tak naprawdę. Okej, dzięki Gastro, spoko. Turu, ja się nie wrzucę na Fortnite'a, ale chciałem się nauczyć w niego po prostu grać, więc sobie tam raz w tygodniu trenuję. O, cześć Matizane. Dobra. Serio, English? Trochę nieprzyzwoicie pytać takie rzeczy. No ale witamy ponownie, Reaper. Ja bardzo nie potrafię w to grać, to jest aż smutne. Dobra, no i będzie wam tutaj, no. No ale nie wiem, czy... Fuj, Gastro, nie chciałem tego słyszeć. Hej, Boom. Jeśli mnie nie słychać, to dajcie znać. Myślałem, że mnie słyszycie. A jeśli nie mówię tak po prostu, że rzadko się odzywam, dlatego że jestem skupiony, bo i tak za często ginę w tej grze. Jestem już po prostu zdesperowany, tak skupiony na tym, żeby chociaż nie umrzeć raz. No i co, wylądujemy tutaj z 4 osobami? Już nas wybiją.
fajnie, zabiłem kogoś. O, mam snajperkę. Ej, wybiliśmy już tutaj wszystkich? Chcesz tę spotkę? Bo mam jedną, mogę ci dać, łap. Dobra. Na polem 16. Jednak dało się wygrać, więc spoko. Dobra, to co teraz? Dobra, jeszcze ponieważ tych nie widziałem, ale... Siemka Edyta. Hej, boom. Minus mam 0. Naprawdę nie umiem w to grać. Dobra, gdzie teraz idziemy? Czy dostanę amunicję z tej broni? Okej, super. To jest to samo po prostu. Śmieci. Dobra, to idziemy? Progenie, nie obiecuję, że kiedykolwiek, bo jeszcze nie wciągnąłem w tą grę aż tak bardzo. Uj, chłopaki, o czym wy w ogóle rozmawiacie? To jest obrzydliwe. Jak ktoś potrzebuje potki, bo mam trochę. A nie, dobra, wszyscy mają. Ale apteczek nie mamy. Siema personal. Personal w sumie. Tam się Mati bije.
musimy ratować Mattiego. A nie, Mati nie żyje. Przydupku. Szkoda, że sam sobie poszedł tak o... się bić. Okej. Ej, kakałko, to są bandaże przy mnie. Weź sobie ich użyj. Tugaj jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale niedługo myślę. Coś do wyrusza się pojawi bardzo szybko. Dobra, chyba musimy iść do strefy, co? Przegapiłeś, jak straciliśmy kolegę w drużynie. Matizane nam umarł. Fuj, chłopaki, Gestro, przestań. Może tutaj się przyszyjemy na chwilę, zobaczymy, czy ktoś tutaj nie jest. No, nikogo nie widzę, dobra. W tej końcowej fazie raczej szans nie mamy, nie jesteśmy tutaj zainteresowani. Jakieś porady, gdzie teraz się wybieramy? A, jestem lamą, nawet nie potrafię skoczyć. Dobra. Chodzą nas od tyłu, od tyłu. Dobra. Do dupy. Za chwilę wracam.
coś nagadaliście o tej toalecie, że sam musiałem wyskoczyć. No ale smutno było umrzeć. Każdego tutaj, dopóki mi się miejsca nie skończą. Mam nadzieję, że nie jest tak jak w Blizzardzie, że miejsca są ograniczone. Czemu to się nazywa żniwiarz przez dwa rzeczy z kropką? To tak na serio? No ale jeśli sposób Bartecha nie zadziała, no to faktycznie trzeba będzie zrobić tak, że sobie to ten, że będziemy na Discordzie sobie rozmawiać. Bo naprawdę będzie 100 razy lepiej, jak będę was słyszał. No ale tak i cię nie będę słyszał, mam jakiś problem z grą. Myśopes, dasz gotowy, jesteś? Dzięki. No, fajnie się grało, Mati. No niestety Pro Genji. Ty nie masz wszystkich części jak prawdziwy człowiek. Ej, żeby nie mogą pisać na klawiaturze, jesteś oszustem. Drzewa zabiera w ogóle. A tu się zmienia materia, ok? Mi się Brigitte bardzo podoba, ale uważam, że jest za mocna przeciwko swoim kontrom, w sensie. Że jeśli ona kogoś kontruje, to jest przeciwko niemu zbyt mocna, a jeśli ktoś ją kontruje, to jest przeciwko niej zbyt mocny. Jest po prostu bardzo zero-jedynkowa. Że potrafi być albo bardzo silna, albo jest beznadziejna, więc... No ciężko ją tak jednoznacznie ocenić. Nie jest... Jest fajną postacią, ale nie jest idealnie zrównoważona. To jest bohaterka, którą albo się bardzo opłaca grać, albo którą trzeba koniecznie zmienić. A, oni tam wyskoczyli, dobra. Jakąś farmę? Już tu nic nie będzie. Chłopaki, lecę do was. O nie, tu jest dużo graczy. Jeden ląduje na dachu tej dużej szopy. Przy tobie jest Myśopes. Przy tobie jest. Przegraliśmy. Ej, chłopaki, kolej ze strzegu przy was skacze. Coś z nim zróbcie. Jeden trap nas wszystkich rozwalił. Bardzo fajnie.
Janusz, jak coś, to wszyscy leżymy i przynajmniej sprawy ze strzemu, który jest dość radny. Leży za stogiem siana. Ja już jesteśmy martwi. Jest jeszcze jeden. Dobra, bardzo fajnie. Siema, Pawlo. To jest kiścień. Czy jak oni tam powiedzieli? Korbacz. No, dostałem rakietowy korbacz, ale korbacz tak naprawdę to jest kula na patyku. Kula na łańcuchu to jest kiścień. Ale w większości gier jest napisane, że to korbacz, więc to jest taki standardowy błąd po prostu. Widziałem Reaper, że zepsuł dzieciństwo. Tak, kiśnie, dobrze mówisz. Ale to jest tak pospolity błąd nazywanie kiśnienia korbaczem, że... No po prostu nie da się już inaczej. Czy to już będzie na zawsze korbacz? Dobra. Dobra, to miejsce jest wybrane już. Parapapapam, tu. O, snajperka tam jest. Ha. Buraku. Masz jakieś pancerze albo coś w ogóle? Musimy iść do Pawła. Ajaj, do dupy. Za późno zmieniłem tą snajperkę. Dobra, jeszcze godzinkę zostanę, teraz spróbuję zagrać solo po prostu.
Następny raz spróbuję to jakoś dopracować. Da się to zrobić tak, że po prostu, żeby nie dało się do mnie dołączać? Chyba nie. A zaraz sam spróbuję. Jak to są puścić ekipę? O, jest. Serio? Nieprawdopodobnie głupie, co jest, co ta gra powinna. Dobra, udało się. No przecież jest jakiś... co? Skandal. Przecież ta gra jest głupia. A, tu to się zmienia. Dobra. Teraz to zmieniam. To już rozumiem. Bum. No, no, już kumam. Ale dobra, się spróbujemy raz zagrać razem. Okej. Czy dobrze lecę? To będzie tam. Jej, jeszcze tylko 54. Tu nie ma moich kolegów, zaczyna się bać. To tu coś znajdę w ogóle? A świetnie wylądowałem w ogóle. Teraz już na pewno wygram bez broni. Oni już strzelają, a jestem... Nie! Ej, nie podnoś go! Sześć! Macie podkę jedną. Ja go będę podnosił. A dobra, nie będę go podnosił chyba. Mam dwa pociski tylko i nie żyję. Tak, będą pozdrowienia, Reaper. Oczywiście, że będą. Ej, zabiłem trzech.
Czołgaj się tutaj, crossbar do środka. Tam jeszcze ktoś jest? Ej, trochę ich pozabijaliśmy. Całkiem ładnie. No, bandaże się przydadzą. O, jakiś lepszy ten karabinek widziałem? Shotgun, to nie. Ale to się przyda. Dobra. Matt, już do ciebie biegnę. Nie porzucaj mnie. Mati, jestem ranny jak coś. Od tyłu zaatakowali. Na głowę ci pewnie spadną. Z rakiety strzelają. Dobra. No ale nieźle poszło. Reaper, nie jestem w stanie zapamiętać po prostu wszystkich. W takim sensie, żeby jeszcze 5 losowych osób pozdrowić. Próbuję coś solo zagrać. To są mniej zorganizowani przeciwnicy. Może coś się uda ugrać. Zobaczymy. Ej, no tam paru się udało zabić, bo jestem naprawdę dumny, że mi się to udało. O, fajny plecak. English, wybieram osoby, które tam komentowały w poprzednim odcinku i po prostu je pozdrawiam. Serio, Reaper? A muszę któregoś z nich wybierać, bo wolałbym jednak nie. Tak, Genji, już pędzę, już wam rapuję. Jak, podoba ci się? Mam nadzieję, że gra się solowo, to się więcej wyżynają w tym mieście między sobą, a mniej się będą skupiali na mnie. Aj, źle poleciałem. A, przez to się nie da przebić, ale przypał.
cokolwiek spróbuję tutaj znajdę. Znalazłem się do piwnicy. No to super. O, się załatwiłem. O, tu już nikogo nie było. Idealnie. A nikt nie przyjdzie. Ej, ta pułapka może mnie zabić? Spokojnie. Tylko, że jestem bez broni całkiem, nie? Nie! No, ajajaj. Powodzenia, Macina. Przynajmniej broni nie zdobyłem, co za przypał. No, to już sobie zapuszczam dready. Jak ja mam 5 włosów na głowie. Tak, próbuję zagrać solo. No, żołnierzu, coś będzie. Spokojnie, na pewno się coś pojawi. Dobra. Tury jakiś niski, nie gram aż tak często w podce. Lubię tą grę, ale... nie chcę się nią przejeść jakoś szczególnie. A nie pamiętam, który mam level. Sorki. Na pewno jakiś bardzo niski. Och, komuś się nie udało wylądować na dachu wieżyczki. Serio zabił siebie i nas? No mistrz. Koleś po prostu odpalił siebie i koleś, i wszystkich wokół. Matrix, jak chcesz popatrzeć, jak gram w Overwatcha, no to wbijaj w jutro na live, aby nagrał Overwatcha. Genji, musiałbyś najpierw nauczyć śpiewać. To jest w ogóle niewykonalne w moim przypadku. Tak jak klocuch? Ojejku.
Co? CCP-90. Nawet nie wiem, co to jest. No, sorki, ale nie w takim razie. Co on tam zdobył, że tak szybko mnie zastrzelił? Taripę. Bo nie pamiętam, że masz 10 lat. No, Duster czasem trzeba coś zrobić dla odmiany. No, koleś mnie zwierzę zastrzelił. Myślałem, że nie zacznie do mnie strzelać. Jestem głupi po prostu. Nie Hiro mi sorki, ale nie pamiętam. Jak będziemy stać na kamerę, to pokażę. Zresztą możesz zobaczyć moją twarz, na przykład na miniaturce 10 ciekawostek na mój temat. No dajesz boom. Tylko historię się przez samo H. Tak na przyszłość. Okej. Ej, boom, czekam na twoją historię. Dobra. No ja myślę, że jeszcze z pół godziny tak mniej więcej. Legendarna kasa. Pracowałem jako kierownik produkcji. Czyli tam planowałem po prostu procesy tam pakowania produktów, patrzyłem jak wydani są pracownicy, planowałem zmiany, sprawdzałem czy nikt nic nie kradnie, zamawiałem tam surowce, które są potrzebne pracownikom, na przykład jak tam rękawiczki, noże, no takie rzeczy. Po prostu pilnowałem, że produkcja dobrze szła. Nie zajmowałem się sprawami pracowników. Tak, Eliasz krzyczy na widzów, najbardziej agresywny youtuber na świecie. O, to jest błysko do kosza, nawet nie wiedziałem. Co? Tu nic nie ma? Dobra, idziemy się bić. Mogłem zamknąć te drzwi w sumie. Thank you.
Naraz tych surowców już mam dużo. Antek, jutro będzie Overwatch. Zapraszam serdecznie. No cóż, Boom, przykro mi, że Bastion cię lubi. Może to twoje przeznaczenie po prostu. A i same te pistolety mi się trafiają śmieszne. Ktoś tam na dachu siedzi. Ale głupio. Ale głupio umarłem. Jeszcze wrzuciłem sobie karabin. Masakra. Nie umiem też zarządzać dobrze ekwipunkiem, więc... No, porażkowo. No spoko, Macina. Nie odpowiadałem długo, bo byłem na urlopie po prostu. Byłem w górach przez tydzień. Hanzo zabrał ci kasę i rodzinę. Ja jutro zobaczę, co mi ze skrzynek wypadnie. Myślę, że Lucja, ale teraz będę starał się mainować Diva. I czasem muszę nią potrenować trochę. O, Pro Genji rapuje. Nie dolecę do tej wieży, co? On tu wylądował. Dolecę czy nie? No, dolecę. Nic nie widać niestety. No dobra, tak zostawmy. Surowców nie wystarczy już. No, mam dwa forty w sprayu.
się strzelają. A co my tu mamy? O. Halo, ale jestem głupi. Co mi zaczęło zrobić tak nagle życie? Nie wiem co się stało. A, już dobra, widzę. Ojejku, to było beznadziejne. A, co to jest? Oprócz tak naprawdę? O co chodzi? Co to było? Dobra, tam 15 minut zostało, to jeszcze może spróbujemy zagrać sobie z kimś, bo samemu mi też nie idzie. Jak ktoś chce zagrać, jeszcze nie dołącza. No co, bo chodziło z tym, bo podbierz nagrody, bo nawet nie wiem. Ktoś się napisał, pytał, czy jestem prawdziwy. Nie, jestem botem. Antek, nie wiem kiedy będzie bądź jak Brigitte. Zobaczymy. Jak napiszę, to będzie. To nie jest takie proste, bo muszę mieć jakiś fajny pomysł, żeby to wykonać. Myślę, że zagramy sobie jeszcze ten meczek, może dwa i będę kończył. Już jest późno, a ja w sumie świeżo z przyjazdu jestem. A niekoniecznie. Dobra. Ktoś proponuje jakieś miejsce lądowania? Tutaj, tak? Dobra. Dobrze lecę. Dobrze, to jest zaraz za kraterem. No. To jestem ja, ale sprzed 4 lat chyba.
No, ten plecak był darmowy. Ja tam w ogóle dolecę do tego miejsca, gdzie wy chcieliście lądować? Się tam nie dolecę. A może? Madamara. Tu już ktoś plądruje ten dom, teraz spróbuję następny. O, skrzyneczka w kłódce dla psa, jak słodko. Mam jednego podka, jak ktoś chce. Chyba te granaty. Jako, bo skupiam się na grze, przepraszam. A to jest z natury jestem małomówny. Mi się ta gra podoba, chociaż nie umiem w nią grać po prostu. Ej, nie strasz mnie gaming. Chcesz podka? Masz. A, masz, dobra. Co, idziemy gdzieś dalej? Jakob, nie stać mnie. Na razie muszę oszczędzać kasę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale teraz każdy grosz się liczy. O, super. Zaraz będzie do 9K, a nie do 8. Bo lepiej to sprawdzić. Wydaje mi się, że do 8K zbieramy. Tak, Genji Gang. Idziemy do tego stęchłego składu. No, do 8K, tak myślałem. O, amunicja. Gandalf, to chyba nie ma sensu. Mam nadzieję, że ktoś po prostu sam przyjdzie. O, nic. A nie, otwarta, dobra. Ej, chłopaki, jesteśmy chyba poza strefą, nie?
Spadamy stąd? Okej, Prox, sprawdzę sobie, dzięki wielkie. No i tu już byliśmy chyba. Gra ktoś z was w Paladins? Tam w ogóle jeszcze funkcjonuje ten Battle Royale, czy już umarli? A gdzie w ogóle idziemy? Tak biegniemy przed siebie radośnie. Ej, Janusz został w ogóle z tyłu, nie wiem, czy zauważyliście. Chodź, tutaj masz platformę przy tej choince, żeby do nas dołączyć. Jacob, jeszcze nie wiem, czy zrobię jakiś specjalny odcinek. Ogólnie przy każdym odcinku sporo się staram, żeby był fajny. Czy uda mi się zrobić jakiś super fajny 10k? Nie wiem. Postaram się zrobić coś fajnego po prostu, ale nie obiecuję. Gdzie w ogóle biegniemy? To jest też to, co ja mam. Nie chcemy chyba robić czegoś jak w Blinku. Bez sensu, moim zdaniem. Siema, Wiedźmak. Jej, krzak. Ej, no możesz go wziąć, jak chcesz się ubrać w krzaka. Okej. Nie, jestem krzakiem. Już nie ma mnie, jest tylko drzewo. O, rakiety. Ej, rozproszyliśmy się chyba trochę, czy tak można w tej grze? Nie wiem, czy to się opłaca. My jeszcze nikogo nie spotkaliśmy tak naprawdę. Skrzynka. Ładny wieszyk, bum.
Ale nas dojadą, jak nas ci przeciwnicy znajdą. Kurde, zaczynam się nerwować. Janusz, chcesz potkę? No i to raczej nie my będziemy w środku strefy, tylko oni zaraz. Nie, już jestem po kupie, sorry Oskar. Trochę w nas strzelają. Nie. Od tyłu nas zabili. Do kitu. Dobra, trudno, ale było fajnie. Ten ostatni mecz był bardzo fajny. W sumie to były pierwsze osoby, które spotkaliśmy tak naprawdę, ale dobra. No, dobra, to będę kończył na dzisiaj. Jutro się widzimy na Overwatchu, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo. Pa, pa!